Hej ludziska, witajcie w kolejnym odcinku Call of Duty. Cóż w tym odcinku? W tym odcinku będziemy kończyć ten poprzedni rozdział, znaczy ten etap. O kurde, czołg. A mi ścina troszeczkę, bo wziąłem na full size, na lepszą, że tak powiem, rozdzielczość. Nie wiem, czy to pomoże w dużym stopniu w tym filmie, czy nie. Oh for fuck's sake. Oh for fuck's sake. On tu jest. Chodź tu. Poza tym tak, chcę się wypowiedzieć na temat tej wojny YouTube'owej, którą zaczął Kamil Szaj, czy jak mu tam, wiecie o kogo mi chodzi. Ten, który chce, aby ludzie mu dali kasę na nowy komputer. No, co ja mogę powiedzieć na ten temat? Mogę powiedzieć tyle, że to zachowanie mi się, przynajmniej osobiście, nie podoba, naprawdę. Oj, fuck, ale mnie zacięło. Dlaczego mi się nie podoba? Oj, no, kurde. Otóż, to jest żebractwo, naprawdę, to jest żebractwo o kasę. No, gościu zarabia na YouTubie, a oprócz tego jeszcze jakieś dotacje na nowy komputer chce. No, sorry bardzo, ale to mi przynajmniej osobiście się nie podoba i nie będzie się podobać, bo to jest coś, nie, naprawdę, brak, szkoda słów na takie coś. No, to jest czyste chamstwo jak dla mnie. Nie dość, że on zarabia, i to chyba dosyć sporo zarabia na tym, że no oglądają go ludzie. Ma tego partnera, a jeszcze chce te dotacje. No, come on. Rozumiem, nowy komputer się każdemu by przydał, no ale no cóż. Ja wolę sobie sam uzbierać kasę na to, niż prosić kogokolwiek. Na pewno już jakbym miał tego partnera, miał tylu widzów jak on, chociaż to w najbliższej przyszłości na pewno się nie zdarzy, to nie prosiłbym jeszcze o jakieś dotacje. Najlepiej moim zdaniem ten temat wypowiedział się Darionizer. Naprawdę, to było śmieszne podejście do tej sprawy, ale jak najbardziej odpowiednie. Podeślę wam link do tego filmu i no cóż, no obejrzyjcie sobie, bo mi się podobała ta wypowiedź Darnizera, naprawdę. Obejrzałem jeszcze film, no kilku tam youtuberów, którzy go popierali i mówią: o, to wcale nie jest żebractwo, żebractwem jest to, że ludzie tam, projekt Kamil, coś takiego było, że oni proszą o łapki, bo jak się komuś to nie podoba, to dajcie łapkę w górę, nie? I da fuk, serio. O for fuck's sake, ale ja tu zginę. Nie! Gdzie zaczynam? Tutaj. Dobra, to jeszcze raz. No. No co ja tutaj mogę? Nie wiem, czy ja to przeżyję, czy nie. O, przeżyłem, fajnie. No i co, na tym chyba będzie już końcówka tego chaptera. Także jak wiecie, no mnie się to nie podoba. Nie wiem jak wam. Wypowiedzcie się też na ten temat, bo to jest dosyć
interesująca kwestia, no. No i biegniemy. No i co, i na tym... Nie wiem, czy ten odcinek pojawi się w poniedziałek, bo ja już mam teraz drobne problemy z internetem, zobaczymy. Także, no, zapraszam was wszystkich do komentowania, subskrybowania, oglądania kolejnych odcinków. I wypowiedzcie się na ten temat, naprawdę chcę znać waszą opinię. Na razie.